Cześć wszystkim. Podłączyłem już sobie kompresor, założyłem silnik. Pierwszą rzeczą, która się tutaj okazała, która szwankuje, to ten odwadniacz od olejacz jest po prostu zabity. Nie idzie w ogóle przez niego przedmuchnąć. Tam, no wiadomo, trochę coś tam przechodzi, ale znacznie spowalnia pracę kompresora. Jeżeli chodzi o kompresor, no to wydaje mi się, że trochę za wolny jest silnik do tego kompresora, bo tam szału nie robi. Silnik ma 930 obrotów, no i ma tutaj niby te duże koło pasowe, ale na sprężarce jest znacznie większe, także te obroty są widocznie za małe. Za chwilę ją załączę, pokażę wam, jak to pracuje. Tak to pracuje, jak widzicie, szału nie ma. Co prawda jest to tylko jeden tłok, ale myślałem, że to troszeczkę lepszą będzie miało wydajność. Może pokombinuję coś tutaj z tym silnikiem. Założę tutaj może, nie wiem, jakieś 1400 obrotów. Na pewno zwiększy trochę wydajność tej sprężarki. Koła jakiegoś tam większego to już nie wiem, czy jest w ogóle sens zakładać na ten silnik. No, zobaczymy, coś pokombinujemy, ale kupujący, gdy kupowałem tę sprężarkę, powiedział, że jest dziurawy zbiornik. No i powiem wam, że po umyciu szukałem w ogóle tej dziury, którą niby tam sprzedający powiedział. Myślałem, że on tam po prostu tak mówi, bo gdzieś tam jakimś zaworem ucieka czy coś takiego. No i po umyciu tak naprawdę dobrze go sobie obejrzałem. I muszę wam powiedzieć, że jest pęknięty zbiornik na dole. Za chwileczkę wam pokażę, jak to wygląda. Włączyłem lampę, powinno być coś widać. Nie wiem, jak z ostrością, ale zaraz się przekonamy. Z tej strony tak samo. Było widać, że ten szew już był spawany. Nie wiem, dlaczego to rozerwało, czy ciśnienie to rozerwało, czy po prostu zgromadziła się tam jakaś woda i to zamarzło. No ale to, żeby to rozerwało, to by musiał być pewien zbiornik wody. Tak więc dziwna sytuacja. Także więc co, sprężarka cała do rozbiórki. Musimy sobie ściągnąć tutaj silnik z powrotem, tutaj tą pompę. Wywrócić do góry nogami. Całość wywrócić do góry nogami, oczyścić, no i musimy to pospawać, żeby to dalej nie szło. Widziałem tam, z tego co tam zauważyłem, to wygląda, jakby ktoś już to spawał i rozerwało się na nowo. Więc nie wiem, co tak naprawdę tutaj z tą butlą jest grane, ale myślę, że jak pospawamy to, no to będzie to jakoś tam funkcjonowało. Z tego co tutaj widzę, ta blacha jest naprawdę z tego zbiornika gruba, to nie wydaje mi się, żeby to była przyczyna tego, że spaw się rozerwał ze względu na za duże ciśnienie. Chyba że faktycznie ktoś tutaj przesadził i nie wiem, napompował znacznie więcej niż jest dopuszczalne ciśnienie. To powinno być gdzieś napisane, dopuszczalne ciśnienie. Na zbiorniku napisane jest 13 atmosfer. Tak więc nie wydaje mi się, żeby to było spowodowane za dużym ciśnieniem, bo 13 atmosfer to rzadko która sprężarka dobije, 10 to już jest dużo. Wydaje mi się, że ten kompresor gdzieś stał gdzieś, nie wiem, pod chmurą, napadało gdzieś tam do niego wody i zamarzło i to rozerwało. Innego wyjścia tutaj nie widzę. No nic, niestety wszystko się przesunie znowu w czasie. Będziemy musieli wszystko zdemontować. No i pospawać sobie tą butlę.
żeby to jakoś tam miało ręce i nogi.